Hejka moi kochani, witajcie w kolejnym odcinku vlogu wielotematycznego, bo vloga wielotematycznego, jak tam wolicie. W dzisiejszym vlogu, który będzie bardzo kontrowersyjny, będzie bardzo dużo komentarzy, że coś tam gadasz głupoty, że coś się pomyliłeś albo coś. Tak, mogę się pomylić w tym, co będę teraz mówił, ponieważ jest już późno, jest godzina 22:12 u mnie i powinien mi spać, ale pomyślałem sobie, że podzielę się z wami paroma rzeczami, które dowiedziałem się, bo wiem, że ciężko to niektórym zrozumieć, ale niektórzy interesują się transportem pod względem takim trochę innym i tak bardziej interesuje ich to, żeby podczas kontroli, bo to nie jest tak, że sobie z wami inspektor transportu, czy bagowiec, czy powiedzmy sobie Wosiak będzie robił zdjęcie. Nie. To nie, w tej, nie na tym rzecz polega. Chociaż raz tak było. Pamiętam, widziałem kiedyś reportaż, gdzie bardzo ładny trak, bardzo ładny, w środku, na czerwono, podświetlany, tego, przyjechał do Anglii i robili sobie z nim inspektorzy WOS-y zdjęcie. Mało tego, kiedyś widziałem taki patriotyczny, nie wiem, czy to był Dywizjon 303, czy Polska Walcząca, coś takiego, przyjechał też do Londynu i też sobie każdy inspektor z nim zdjęcie zrobił, więc no, o ile tutaj mamy do czynienia z angielskimi dżentelmenami, ktokolwiek miał z WOS-ą, słuchajcie, styczność, to wie, o czym mówię, tak w Polsce macie do czynienia z ITD, czyli państwem w państwie. Państwem w państwie. Jeżeli kogoś interesuje działalność Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, zapraszam do zapoznania się z opiniami pana Witolda Gadowskiego, dziennikarza śledczego, i on ma trochę do powiedzenia na ten temat. Ja nie będę w to wchodził. To, że ITD to państwo w państwie, to każdy wie. A jeszcze te rzeczy, które zaraz wam powiem, może rzucą bardziej cień na to wszystko, jak to wygląda. Jeden przykład wam tylko podam. Mianowicie wiecie, że w kwietniu 2004 roku, w kwietniu bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, albo w maju, ale chyba w kwietniu, wstąpiliśmy do Wspólnoty Europejskiej, bo nie było jeszcze Unii Europejskiej. Nie wchodźmy w to. Unia Europejska powstała dopiero po podpisaniu traktatu lizbońskiego w 2009 roku i nie dajcie sobie mówić, że było inaczej. Nie. Wstąpiliśmy do Wspólnoty Europejskiej, ale to nieważne. Wspólnota Europejska czy Unia Europejska, nieważne. Wolałem wspólnotę, no ale dobra, to co ja wolałem w tym momencie, to jest mało ważne. Wyobraźcie sobie, że chwilą wejścia do Wspólnoty Europejskiej mieliśmy za zadanie dostosowanie niektórych przepisów, łącznie też również tych transportowych. Jeden z tych przepisów mówił o tym, że musimy dostosować nasze drogi do nacisku na osie, na tą napędzaną, tą pędną, czy jak to tam woli, jak się tą napędową, do 11,5 tony nacisku na oś. Tymczasem my tego nie zrobiliśmy, Polska tego nie zrobiła, ograniczenia były cały czas 8 i 10 ton w zależności od nośności drogi, no i Inspekcja Transportu Drogowego wbrew prawu, bo wiedzieli doskonale, że wbrew prawu unijnemu, bo musieli dawno to zrobić, nakładali kary na przewoźników, wiedząc, że łamią prawo unijne. Bo o ile ja jestem przeciwnikiem Unii Europejskiej, tak uważam, że to się dzieje na dwie strony, na dwie strefy te. Z jednej strony Unia powinna się zajmować właśnie takim rzeczem jak transport, jak standard życia albo coś takiego, ale nie powinna regulować kwestii społecznościowych typu na przykład poglądów, typu jakiegoś powiedzmy jakiejś cenzury albo coś takiego. Nie, na to nie ma zgody, ale na jednolicenie rynków też musimy zastanowić, co znaczy jednolicenie rynków, ponieważ ja bym chciał, żeby każdy z was zarabiał tyle, co zarabia Niemiec. Skoro jesteśmy w Unii Europejskiej, to powinniście zarabiać tyle, co zarabia Niemiec, tak? Do tego powinna dążyć Unia. Nie do wzrostu socjalizmu, nie do jakichś takich rzeczy. Nie wchodzę w to dalej, nie bójcie się. Tylko po prostu chodzi mi o to, że ja chcę pokazać ten balans, jaki jest. Balansik, nie? Czyli ujednolicenie tego rynku niech będzie na równych zasadach. Na równych. Ja nie mówię o minimalnej krajowej, bo to też nie może regulować Unia. To musi regulować rynek. Ale ten rynek musi być wspólny. Skoro jest wspólny, to tak samo powinno zależeć na dobrobycie Niemcowi w Polsce, jak Polakowi w Niemczech. Ja to rozumiem w ten sposób.
więc te naciski na oś napędową miały się wzrosnąć do 11,5 tony, 11,5 tony. No to nie wzrosło, olano to zupełnie, pan Alvin i koledzy, olali to zupełnie i mandacili, a mandacili nie mało, ponieważ mandacili w wysokości od 500, bo tam jakieś procenty były, nie pamiętam tego, zabijcie mnie, nie pamiętam, ale wiem, że do tam 8% bodaj przekroczenia było 500 zł, czy tam do 10, a potem już to, jak wyżej przekraczaliście ten nacisk na osie, na oś napędową, to wtedy nawet mogli się dostać maksymalną karę na drodze, czyli 15 tysięcy, a bodajże, o ile dobrze pamiętam, tylko tu się mogę mylić, moi kochani, przedsiębiorcy do 50 tysięcy? Nie pamiętam tego, to jest w tym momencie nieważne, nie gadajmy o tym. W każdym razie, moi kochani, w tym vlogu chciałbym zająć się takimi tematami, które wy na pewno wszystko wiecie z kursów CPC, albo jak to woli, kwalifikacji wstępnej, przyspieszonej, rozszerzonej, zagmatwanej, niepotrzebnej, o kandupy rozbitej. Ale wy na pewno to już wiecie, więc to, co ja teraz powiem, to tylko jest takie wyrzucenie z siebie i żeby to po prostu sobie gdzieś było na kanale. W takim moim vlogu wielotematycznym itp. itd. Słuchajcie, moi kochani, jeszcze wam jedno powiem. To, że inspekcja mandaciła za niezgodnie z prawem, to jest jedna rzecz. Ale wyobraźcie sobie taką rzecz, że po naciskach, bo ogólnie decyzja tego całego TSUE, jak się nazywa, była w marcu, że od teraz, od tego marca może mamy nacisk na oś napędową 11,5 tony. Mam nadzieję, że to wiecie. Na pewno wiecie. No w każdym bądź razie tak jest. Dopuszczalna masa całkowita 40 ton, ale ten nacisk na tą ośkę napędową, nie o to właśnie chodzi. A pojedynczą oś napędową. Bo podwójna, nie wiem, czy to wchodzi, czy w nie, te metry, te odległości, no coś tam liźniemy. Coś tam liźniemy, moi kochani, to trzeba wiedzieć. Więc wyobraźcie sobie, że dochodziło do kuriozum w takim jakby okresie przejściowym. Wyobraźcie sobie, że o ile dobrze pamiętam, inspekcja tak zaczęła kombinować, żeby oczywiście złupić kierowcę, bo nie wiem, czy wiecie, ale to na tym to polega w Polsce, że inspekcja jest taką skarbonką, co miała robić kasę. No przecież pamiętacie za platformy, przecież oni mieli wpisane w budżet mandaty dla kierowców. No to są kuriozum jakieś. Mandaty były wpisane w budżet. Rostowski, taki mistrz świata był, szlachcic francuski, no powiedzmy sobie tak w pół żartem, pół serio, który wprowadził do budżetu, że mandaty mają być częścią dochodów budżetowych. No i potem te biedne policjanty, moi znajomi, musieli na siłę niemalże dawać mandaty, bloczki mandatowe sprzedawać, bo jak nie, to nie było wyników. No jak tak może być, że w państwie policjant musi dać mandat, bo inaczej nie ma wyników. I kurde, szefu go gania. I na siłę jest szukanie mandatów. Na czym najlepiej było zawsze pieniądze robić? Na nas, kierowcach. I teraz, słuchajcie, to było najlepsze. Wyobraźcie sobie, że wprowadzono te naciski 8, 10, 11,5, ale tylko dla niektórych dróg i tylko dla transportu międzynarodowego. I dochodziło do tego, że inspekcja tak kombinowała, moi kochani, że mówiono, że okej, dobra, 11,5 możemy się zgodzić, to było jeszcze przed tym wyrokiem, ale tylko dla niektórych odcinków dróg i pod warunkiem, że kierowca ma dodatkową drogę alternatywną, że tam może jechać i że tam jest nacisk na te ośki większy, 11,5. I oczywiście jest przewoźnikiem międzynarodowym. Co to spowodowało? Powodowało to tylko tyle, że wjeżdżając do Świecka, kiedyś myliło mi się Świecie ze Świeckiem, ale dzisiaj już trochę z tego wyrosłem, wjeżdżając do Świecka i jadąc na przykład do Torunia, jest prosta droga jak do ojca dyrektora, prosta droga jak Szczyl, nie? No ale dochodziło do tego, że no nie, no wychodziło na to, że inspekcja mogła wam powiedzieć, ale panie Kubica, pan żeś mógł pojechać, powiedzmy, do Gorzowa, z Gorzowa mógłbyś pan jechać na, powiedzmy tak, dla tego, Zieloną czy Jeleną Górę, potem mogłeś pan pojechać Pisz, Giżycko, Mąki mogłeś pan wjechać do Torunia, do ojca dyrektora.
z 300 km wzięło się 600. I nikogo to nie obchodziło, bo alternatywna trasa w głowach inspektora istniała. I bach, mandat. Tak to wyglądało. Tak to wyczytałem kiedyś, oj, dawno temu już to słyszałem, bo to już... Bo ta cała zadyma z tymi naciskami na oś, ja to widziałem w jakimś programie już jakiś czas temu, chyba na osi albo coś takiego, o, notabene na osi, jakiś czas temu, że dlaczego przewoźnicy za granicą mogą mieć te naciski na oś napędową 11,5, a u nas w Polsce jest te 8 i 10. Te słynne znaki, 10, ośka napędowa na dole pojedyncza i tego, bo jak jest podwójna, to tam się liczą odległości między ośkami, nie? Raz do tego dojdziemy, bo to jest takie zagmatwane, że zrobiłem sobie nawet takie małe tutaj, słuchajcie, małe ściągi. Ja tego po prostu nie jestem w stanie tego tak mówić z głowy, bo to jest takie głupie, że aż straszne. Moi kochani, w każdym bądź razie, ja mam jeszcze raz, od razu mówię wszystkim profesorom parkingowym, wiesz lepiej, nakręć vloga, YouTube na razie póki co jeszcze to umożliwia. Jak wiesz lepiej, ewentualnie popraw mnie w komentarzu, nie hejtuj, bo hejt będzie karany banem, od razu mówię. Oczywiście nie to, żebym hejtował, banował za byle pierdoły, ale jak ktoś będzie mi obrażał, to ban. W każdym razie, moi kochani, musicie pamiętać o niektórych rzeczach, mianowicie o tych naciskach na te ośki. Te naciski na ośki, to o tym się na co dzień nie pamięta. No bo w dzisiejszych czasach za załadunek odpowiada przewoźnik, ale też ten, co ładuje, i kary są naprawdę drakońskie. No i kierowca. Z tego kierowca, zaraz do tego dojdziemy, jak można się bronić. Jak można się bronić. I do tego też trzeba dojść. No, na pewno wam o tym mówili na kwalifikacji wstępnej. O nie. Nie wierzę, żeby nie. O nie. Nie zapłaciliście tych pieniędzy tylko dlatego, żeby siedzieć i oglądać filmy o wypadkach samochodowych. O nie, nie, nie. Nie, nie, nie. I teraz tak. Jak macie samochód ciężarowy z pojedynczą osią napędową, no to ogólnie rzecz biorąc, to zawsze mówiło się tak, że ten nacisk na tą przednią ośkę musi wynosić 20% całości samochodu plus towar. 20%. Na ośkę tą pędną, powiedzmy tylną, 25% całości wagi samochodu. Tak zawsze mi to mówili. I to się chyba nie zmieniło. Jeżeli to się zmieniło, poprawcie mnie, zrobimy jakiś update'ik do tego. I o tym trzeba pamiętać. I teraz, moi kochani, teraz jest najlepsze. Jak macie tę ośkę pędną, czyli ta, co jest z tyłu za mną, bo to tutaj jest ta ośka, która prowadzi, a z tyłu jest ośka napędowa, bo napęd, nie wiem, czy wiecie, ale w samochodach ciężarowych jest napęd na tylną ośkę, chyba, że jest 4x4, bo też takie się zdarzają, to wtedy tego, ale tutaj macie. I słuchajcie, teraz sobie zrobiłem, moi kochani, taką ściągę, bo to jest takie głupie, że aż musiałem sobie to zapisać. A więc uwaga. Jak macie bliźniaki, zawieszenie pneumatyczne, bla bla bla, i odległość, czekajcie, bo to jest jeszcze jedna karteczka gdzieś, to wam chciałem powiedzieć. A, tutaj jest. Tak. A więc tak. Jeżeli odległość między osiami jest mniejsza niż 1 metr, to wtedy nacisk może mieć 11,5 tony. Nie? To co mówiliście przed chwilą, nie? Ten wynik Trybunału, tam, że Polska za mała prawo unijne, ble, 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 Unia się tak rozsypie. Jeżeli jest od 1 do 1,3 bodajże, to ten nacisk na ośkę może być 16 ton. Na te dwie tutaj, 16 ton. Rozumiecie, o co chodzi? To już ten nacisk ma 16 ton, jeżeli są oczywiście bliźniaki, i to macie 16 ton. Wtedy. Tego nacisku na tą oś napędową. No. I tutaj jeszcze miałem coś takiego tutaj właśnie. O! Jeżeli macie bliźniaki, pneumatyczne zawieszenie, odległość od 1,3 do 1,8, to wtedy nacisk wtedy, tutaj muszę coś zrobić, żeby wam coś pokazać, nacisk wtedy, moi kochani, zwiększa się do 19 ton na te dwie ośki. Ale ja się pytam, kto to pamięta? To nie o to chodzi, moi kochani. Musicie pamiętać niektóre rzeczy. Podniosę tą karteczkę, to był taki niby gest. Miało być śmiesznie, wyszło jak zawsze. To nie o to chodzi, żeby takie rzeczy pamiętać. Chodzi o to, żeby pamiętać o równomiernym rozłożeniu tego towaru.
Moi kochani, kiedyś nie było, jeszcze jak ja jeździłem, 2000, od 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nie było tyle wag. Czasami wagi się zdarzały, takie stare wagi, jakieś tam wjeżdżali się tamtego, takie w ziemi, tamtego wskazóweczka latała, jakiś tam gościu, takie jakieś tam coś tam sprawdzał, wydruk tiketa. Wydruk tikecika jest dopiero od paru lat. Tutaj oczywiście zdarzają się wagi publiczne, nie? Wagi takie, co ma ITD, ale oni was tak zważą, że oni was o takiej samej wadze nie puszczą. Puszczą was o tą mniejszą wagę tego, co mieliście w kieszeni. W każdym bądź razie, pamiętajcie, że w dzisiejszych czasach teraz jest o tyle dobrze, że za ładunek odpowiada kierowca, odpowiada firma, która ładuje i odpowiada przewoźnik. Ja teraz w tym momencie tylko liznę, moi kochani, zabezpieczenia towaru i rozmieszczenia go. Środka ciężkości do sprawy, bo to naprawdę jest temat rzeka i ten vlog będzie już długi, już widzę, że będzie długi. Trudno, niech będzie. Nie ma co, słuchajcie, tego po prostu przewijać. Musicie pamiętać tylko tyle. 21 marca 2019 roku nacisk na oś, pojedynczą oś napędową wynosi 11,5. To trzeba pamiętać, bo tak jest. Weźcie sobie, wygooglujcie i zobaczcie. Ja tę sprawę już obserwowałem od jakiegoś czasu. Okazało się, że to przeszło. No pierwsza zbije brawo Unii Europejskiej. Ale dlaczego? Dlatego, że no normalne, jak jedziecie z Niemiec, gdzie jest bodajże 43 tona albo 44, tak jak w Anglii, całkowitej wagi samochodu możecie mieć. Całkowita masa pojazdu, czyli dopuszczalna, całkowita, rzeczywista masa. Nie, jak to jest? No ta całkowita masa, nie? Czyli samochód z towarem. 43 albo 44 ton, nie pamiętam. To w Polsce 40. Bo to chociaż jest 40. To wiadomo, że nie ładują takich ciężkich samochodów, ale chociaż niech ten nacisk na tą ośkę będzie inny. Wiadomo sprawa, nie o co chodzi. To już się wyrównało, ale teraz jeszcze wam tylko szybko powiem, bo nie chciałbym, musiałbym się zmienić w 20, to jest dopiero wstęp, w 20 minutach chciałbym się z tym zmieścić. Wyobraźcie sobie, że ITT dalej chce mandacić. Wyobraźcie sobie, że, przede wszystkim jest jeszcze to, że wasi szefowie, jeżeli dostawaliście jakieś takie mandaty, mogą zgłaszać się o oddanie pieniędzy niesłusznie zrabowanych przez ITT. Bo to jest rabunek. Jakby nie patrzeć, wiedzieli, że łamią prawo. Wiedzieli, że muszą się dostosować. Totalna olewka, bo jeszcze raz powiedziałem, ITD to jest państwo w państwie i to wam też powie najlepszy polski dziennikarz śledczy, pan Witold Gadowski. Nie ma co mówić, że nie. I teraz, moi kochani, to już wam powiedziałem. To było, odległość 16 ton, to już było. To wszystko zapisałem, to tylko takie, żeby się po prostu nie pomylić. 40 ton rzeczywista masa całkowita, czyli wszystko to, co tu jest, pojedyncza oś. I teraz, moi kochani, to, co najważniejsze, chciałem, żebyście z tego odcinka wydobyli, to, co ja pamiętam, bo ja wszystkiego nie pamiętam. To jest tylko vlog wielotematyczny, to nie jest żaden kurs ani nic. Musicie pamiętać o równomiernym rozłożeniu towaru. Jeżeli, ja wam teraz chciałbym coś tutaj, moi kochani, zademonstrować na panelu, tutaj co jest. Ja tutaj mam około, żeby was nie oszukać, towaru załadowanego na 12 ton, zaraz wam powiem. To jest bardzo lekkie, to nawet nie ma o czym gadać, bo to naprawdę jest leciutkie. Chyba mam 12 ton, ale ja bym chciał wam coś pokazać, jak to się rozbija ten nacisk na ośki. Oczywiście tutaj 11,5 tony normalnie, ale chciałem wam powiedzieć, pokazać, jak to się rozbija, na czym to polega. W tym celu ruszę mój zaczarowany telefon. Musicie mi wybaczyć na chwilę, że widzicie dół mojej ręki. Moje kochanie, widzicie teraz, widzicie czy nie widzicie? Powinniście widzieć, mam nadzieję, że widzicie, bo ja nie widzę, co wy widzicie. Widzicie teraz, specjalnie włączyłem sobie tutaj rozmieszczenie towaru. O co chodzi? Widzicie 7,8 w naczepie. Na kołach jest rozmieszczone 7,8, czyli to jest podzielić na 3, to jest tam po ileś tam na tonę. To widzicie, że jest na koło. Tu widzicie, że jest, moi kochani, są 3 osie w ciągniku i są bliźniaki z tyłu i oś pojedyncza z przodu, to jest oś podnoszona. I teraz widzicie, że jest podniesiona oś górna. Mam nadzieję, że to widzicie w ogóle. Nie wiem, czy widzicie, czy nie widzicie. Trudno, moi kochani, musicie mnie wybaczyć. Widzicie tak, jak widzicie. Mam nadzieję, że widzicie. Jak widzicie, jest podniesiona oś wleczona do góry. I teraz zobaczcie, 5 ton jest na oś, co oczywiście dopuszczalne. Ale teraz, co się dzieje, jak ja tę ośkę opuszczę?
idzie oś na dół, zmniejsza się nacisk na tą ośkę, co jest tylna i za chwilę, jak wszystko dobrze pójdzie, jeżeli mam powietrze, to powinno się pojawić, zresztą nawet jak się nie pojawi, moi kochani, w miejsce tych dwóch kropeczek, nawet jak to się nie pojawi, ile przejęła ośka, to wiecie, ile przejęła, nie? Było widać, ile przejęła. Tutaj komputer jeszcze oblicza, widzicie, że nacisk z tej ośki znika, schodzi na dół i to znaczy, że możecie więcej załadować na siodło. O, teraz ona leży. Widzicie, jak spada? Nacisk. O, i zobaczcie. I na tym to wszystko, moi kochani, polega. Na tym to właśnie polega. Odległość między tymi dwoma osiami. Widzicie? I teraz możecie ładować nawet 16 ton, jak macie odpowiednią odległość na tym. Czyli będzie po 8 na ośce i to jest... dobre rozmieszczenie. Dobra, moi kochani. Takie małe pokazóweczka. Wracamy już do mnie. Chciałem wam tylko zademonstrować, o co chodzi właśnie z tymi dwoma osiami, co jest i dlaczego tak to jest rozbite. Wiadomo sprawa, że konie przeważnie nie mają osi, znaczy mają oś, która jest na stałe. Ja widziałem takiego konia, co na stałe, tylko coś było spieprzone chyba w nim, nie wiem, Volvo to był, trzyosiowy. No, każda przeważnie oś jest podnoszona. Przeważnie jest podnoszona, ale zdarzają się takie konie, co mają stałą taką, jak mi się wydaje, bo ja mi się wydaje, że tego widziałem. Nieważne, nieważne. Ważne wszystkim, moi kochani, to, żebyście pamiętali, o co chodzi w tym rozstawie tych osi. I teraz rozmieszczenie towaru na naczepie. Tak tylko liznę. Jak was to interesuje, nie bierzcie tego, co ja mówię, tak dosadnie, tylko idźcie do internetu i sobie zobaczcie. Oczywiście nauczyli was to na pewno na kursie dokształcającym albo na kursie na kwalifikacji wstępnej, gdzie nie oglądaliście na pewno wypadków samochodowych do znudzenia i opowieści o tym, jak kierowca zabił jakąś biedną rodzinę, co się okazało rodziną strażnika więziennego, bo na pewno żeście tego nie oglądali, tylko uczyliście się podstawowych, bardzo ważnych rzeczy. Ja teraz ironizuję, ale ja bardzo bym chciał, żeby tak było, jak mówię. Bo jak ja robiłem kurs na przewóz rzeczy, to się naoglądałem wyżej w innych horrorów i nauczono mnie zupełnie nic, moi kochani. Wszystko to, co ja mówię teraz, obojętnie czy mówię z błędami czy nie, nauczyłem się sam i tego wam też radzę, bo nieznajomość prawa kosztuje. To jest podstawa. A więc jeżeli macie naczepę, przede wszystkim cięższe idzie na dół. Ja teraz nie mówię, słuchajcie, tutaj o double deckach, bo to już jest kompletnie kosmos dla europejskich kierowców, bo my nie mamy double decków w Polsce, czyli naczep, które mają po prawie 5 metrów, no nie mamy takich, mamy 4 metry maksymalnie i 16,5 długość zestawu. Tu jest trochę, moi kochani, jednak dłuższe to wszystko i wyższe, i co za tym idzie, cięższe, chociaż to tam trochę jeszcze tam, powiedzmy, tu jest 44, maksymalnie. U nas jest 40, to mówię samo za siebie. W każdym razie, moi kochani, musicie pamiętać, jak rozmieścić ten towar. Pamiętajcie o tym, że musi to być równomiernie rozmieszczone. I teraz podam wam parę przykładów, moi kochani. I ja je tutaj rozrysuję. I to będzie takie rozrysowanie, takie, żebyście rozumieli, o co mi chodzi. Ponieważ nie ma recepty na równomiernie rozmieszczenie towaru. Pamiętajcie tylko o tym. Znaczy, musicie wiedzieć, na przykład, jeżeli coś waży 10 ton, nie? No to tak to rozmieśćcie na naczepie. No wiadomo, że nie, możecie obciążyć, nie, no 10 ton to nie możecie obciążyć, bo nawet jak to byście postawili jedno na drugim, no to i tak nie obciążycie dopuszczalnego nacisku na ośkę pędzoną, nie? Nie zrobicie tego, bo chociaż, ale na przykład 20. Dobra, 20, nie? Chciałem łatwiej liczyć te 20%, no ale dobra, 20. Uwaga! Matematykę miałem z taką straszną panią Gniedziejko z Lęborka. Jeżeli ktoś jest z Lęborka, na pewno ją zna. Jeżeli teraz się pomylę w obliczeniach, mam nadzieję, że ta pani jeszcze żyje, bo ja jej zawsze najlepiej tego, ale jeżeli nie, no to mam nadzieję, że się w grobie nie przewraca. Jeżeli macie 20 ton, no to musicie tak to rozłożyć, żeby na przednią ośkę 20% całkowitej, czyli na przykład powiedzmy 20 ton, to będzie mi około 40, nie? No powiem, nie 40, ale tak dla uproszczenia 40, żebyście mieli całkowitą, nie? Full load. Bo wiadomo sprawa, że zestaw może ważyć na przykład 17 ton, na przykład. A 40 macie ładowności, ale nie ładowności. Ładowność jest znowu inna. 40 ma się całkowitą masę pojazdu, 40. Czyli 40 odjąć ten ładunek równa się, powiedzmy, ta masa samochodu, jaki macie. A musicie wiedzieć, jaki macie ciężki samochód, to jest druga sprawa.
że musicie wiedzieć, ile waży wasz samochód, jak jest niezaładowany, jak jest pusty i zatankowany do pełna. To musicie wiedzieć. No, w każdym razie, moi kochani, o ile wam jeszcze mogę tylko wspomnieć, powiedzmy, że macie załadowane 20 ton. Musicie pamiętać, żeby 20% było nacisku na tą ośkę, to całkowita waga, 20% na ośkę przednią, tą, co się nią tego, 25% na ośkę napędzaną, przy czym 11,5% nacisku i 11,5 ton nacisku. I teraz, jak to wszystko rozłożyć? No musicie pamiętać, że jeżeli macie te 20 ton załadowanych, no to musicie wiedzieć, ile co waży. Wiadoma sprawa, że jak macie big bagi po całej całości, no to musicie wiedzieć, ile waży jeden big bag. Nigdy nikt nie ma prawa przed wami... Nie liczcie na to, że wam podam jakąś receptę na to, jak to załadować, bo ja nie znam wagi tego. Wy musicie pamiętać, że nie możecie ważyć więcej jak 40 ton, jeżeli chodzi o Polskę. Musicie o tym pamiętać, nie możecie ważyć więcej. Musicie wiedzieć, ile palet ładujecie. Czy to są euro palety, gdzie wchodzi ich powiedzmy 33, czy to są angielskie palety trochę większe, czy to są chipy, gdzie wchodzi jeszcze trochę więcej. Czy to są jakieś w ogóle mikropalety, co wchodzi 66 na przykład? Czy to są piętrowane naczepy, co wchodzi właśnie 66 z lekami, co ja woziłem? Tylko, że jak macie leki, to jest lekkie. My tu mówimy na przykład, jak macie ciężki towar na przykład, nie? Jak na przykład macie 20 palet, gdzie powiedzmy te palety ważą tyle, że macie full load. No to już jest zupełnie coś innego. To wtedy jest zupełnie inna bajka. To wtedy trzeba liczyć tak, że rozłożyć te palety po całości i na przykład dać pojedynczą na przód, dwie na ośkę tylną i na przykład dalej leczyć pojedynczo. Rozumiecie? Albo jedną na przód, dwie, jedna i dalej rozmieszczone towar równomiernie po całej naczepie. Rozumiecie, o co chodzi? No, nie ma... Oczywiście... Geniusze mają wzory matematyczne, jak liczyć, ale ja nie jestem matematykiem i podejrzewam, że większość z was też nie jest matematykami. Trzeba po prostu pamiętać, żeby równomiernie ten towar po naczepie rozłożyć. Równomiernie, żeby nie było ani nigdzie przeważone na tyle, ani na przodzie, żeby nie było przeważone, żeby ta ośka napędowa nie miała ponad 11,5 tony. I trzeba tak to rozładować, żeby to miało tak. I teraz uwaga. Jeżeli przychodzicie i zostajecie samochód już załadowany, i nie macie możliwości, żeby go zważyć, wpisujecie w CMR-kę. Albo tak jak ja robię, wpisuję w papiery. Kiedy mi się to zdarza? W tej firmie, co jestem teraz, nie zdarza się z prostego powodu. W tej firmie, co jestem teraz, wożę same lekkie rzeczy. Najcięższe rzeczy, które ja tu mam, to kompost. Ale on i tak ma... Sprawia, że ja ważę może 30 ton. Maksymalnie. Czasami full load jest. Słuchajcie, co ja tu wożę na full loadzie? Widzicie, nawet mi ciężko powiedzieć, co ja wożę na full loadzie. Co było ostatnio na full loadzie? No nie pamiętam, co było na full loadzie. Ja się nie muszę po prostu o to martwić. Komputer pokazuje mi, jakie są naciski. Czy wierzyć komputerowi? No raczej ja bym jechał zawsze na tego, na wagę. Jeżeli nie ma takiej możliwości, wpisujecie w CMR-kę, nie było możliwości zważenia samochodu. Jesteście kryci. I niech się martwi ten, co ładował ten samochód. Jeżeli, teraz mówię do starych wyjadaczy, wy doskonale wiecie, kiedy auto jest przeciążone, kiedy nie, bo czujecie. Ale on tego jeszcze nie czuje. Jeżeli czujecie, że jest przeważone, żądajcie zważenia. Ale o tym wiecie doskonale, mówię teraz do młodych. Jeżeli podejrzewacie, że auto może być przeciążone, żądajcie zważenia. Jeżeli ktoś powie, że nie ma jak, zapytajcie się, gdzie jest najbliższa waga. Jeżeli powiedzą wam, że nie ma, a czujecie, nie jedźcie. Telefon do szefa. Szefu, słuchaj, nie chcę stracić prawka, nie jadę. Czuję, że auto jest przeciążone. Ale skąd ty wiesz, chłopie, jedź tam, przejmij. No moja odpowiedzialność. Nie jedźcie. Nawet nie ma o czym gadać. Nie jedźcie i koniec. Nie ma takiej opcji. Po prostu. Czujecie, że auto ledwo co drży, ugina się, nie wiem, pęka, skrzypi. Nie jechać, bo to można raz, dwa się załatwić. Zawsze mówię, że to nie jest moje powiedzenie, że transport to jest taka branża, że jedną nogą jesteście w grobie, a drugą w kryminale. I taka jest po prostu prawda, bo tu zabić kogoś to jest sekund pięć. Także moi kochani, to tyle, nie?
jeżeli chodzi o te wagi. Takie rozłożenie jeszcze mam, takie podam przykładowe. Oczywiście każdy ma swoje, jak włożycie stal, to po całości, tylko patrzycie sobie się na przykład na wagę, bo stal ładowałem, pamiętam w Zagłębiu, przez dach wchodziła, no to oni wiedzieli, ile załadować. Bo wiecie, to jest właśnie to. Takie firmy, co zajmują się stalą, albo jakimiś takimi, powiedzmy, Kronospan na przykład, takie płyty, oni wiedzą, jak ładować. Oni sobie nie mogą pozwolić na to, żebyście wy wyjechali z tej firmy przeładowani. Bo oni wiedzą, że jak stamtąd wyjedzie auto przeładowane, to BAG, a jakieś inne policja albo coś takiego, no tam nie popuści. Tam jest trochę wyższa kultura jednak niż u nas, w państwie itd., które stworzyło państwo w państwie, jak się okazuje. Jeżeli kogoś interesuje system Viatol, zapraszam do pana Gadowskiego na stronę. Tam pan Gadowski bardzo sprytnie i bardzo fajnie, jak to on, bo naprawdę jest bardzo dobry dziennikarz, mówi o systemie Kapsz i mówi o systemie i o tym, co ITD, w ogóle jak ITD działa. Oczywiście nie mówi to w oddzielnym programie, on to wkomponowuje w swoje komentarze tygodnia, ale naprawdę jakbyście to usłyszeli, to byście się złapali za głowę. Co ci państwo od pana Alwina na dzień dzisiejszy wyprawiają? To jest coś niesamowitego. No, widzieliśmy ich w akcji na drodze nieraz i wiemy dokładnie, że spotkanie z ITD przeważnie wiąże się z tym, że będzie mandat. W zależności tylko jaki. Jak ja widzę WOS-e, to się do nich uśmiecham. Jak jeździłem na Polskę, to wiedziałem, że w każdej chwili mogę zostać obłupiony nawet za głupią pierdołę. Już nawet u Niemca tak nie było, jak mnie zatrzymała BAG jako Polaka. No nieważne, dobra, nie będziemy o tym mówić, bo to nie o to słuchajcie chodzi. Od BAG ja dostałem chyba tylko raz mandat, nawet mam gdzieś zdjęcie, może wam teraz je wkleję. Ostatnio mi gdzieś wpadło w oko to zdjęcie bagowcy, jak mnie BAG zatrzymał. BAG, inspekcja transportu drogowego w Gdyni. Jechałem na zakazie, no. Jechałem tylko do bazy, ale jednak mandat dostałem. Co jeszcze, moi kochani, z tych nacisków? No takie przykładowe rozłożenie. Coś tu wam rozrysuję, może tak na szybkiego. Bo to... Chociaż czy ja wiem, czy rysować? No moi kochani, no... Nie ma. Każdy towar jest inny. Nie ma możliwości, żeby wam to rozrysować. Nikt wam tego na lekcji nie powie. Jak rozłożyć towar? To wy musicie o tym wiedzieć. Jak macie full load, przeważnie jest tak, na przykład... No na przykład wam powiem teraz. Wjeżdżacie na przykład na załadunek ryby. Jesteście chłodnią. Wiecie, że chłodnia waży więcej. Nie tylko te zwykłe tam 7-8 ton, tylko z 13-14. Bo agregat sam ile waży. To naciski już będą trochę inne. Sam agregat na ośkę przecież jest... Dlatego właśnie chłodnie nie wozi się, nie będą jakich ładunków. Macie tę rybkę, powiedzmy. No to też jest zły przykład. Widzicie, no nie potrafię podać przykładu po prostu, jak to... No co ja wiozłem kiedyś takiego, co mogłem ustawiać. No jakiś groupage na przykład. No to też źle, bo meble są przeważnie lekkie. No napiszcie mi coś w komentarzach, jakikolwiek rozstaw. No macie na przykład, jeżeli macie niepełny ładunek, ciężki ładunek, palet na przykład, że macie 16 palet. No to starajcie się to, no wiadomo, że wejdzie na przykład 33 albo 32 palety. 32. No to starajcie się na przykład, jak macie na przykład 29 palet, na przykład, to starajcie się jedną port na przodzie, dwie, jedna i dalej na przykład idą dwie palety. Rozumiecie, o co chodzi? Żeby ten rozstaw był równomierny wszędzie. No tak to się po prostu robi. Ja nie wiem, jak to wam po prostu wytłumaczyć, bo to trzeba po prostu zobaczyć, a nie tłumaczyć jakimiś tam pierdołami tam zasłyszanymi albo z własnego doświadczenia, jak przeważnie wam mówię. Tak jak mówię, tutaj w Anglii mamy takie trochę inaczej to wszystko rozłożone, bo na przykład jak macie double deck, znaczy jest tak, że środek ciężkości zawsze musi być jak najniżej ziemi. To wtedy się nie wysypiecie z tym wszystkim. A znowu teraz ktoś powie, dobra, a co jak jedziesz cysterną? Ja cysternami jeszcze nie jeździłem. Kiedyś ciągnąłem cysternę z mlekiem jedynie, ale to była zupełnie inna bajka. Nie jeździłem na aderach z paliwami ani nic, jeździłem tylko z gazem. I to też z butlowym. I to jest zupełnie inna bajka, więc tu się nie wypowiem w ogóle, bo tak jak wiecie, no jak nie wiem, to nie gadam. Więc tu w tej kwestii zostawię was bez niczego, można powiedzieć. Moi kochani, no co jeszcze trzeba wiedzieć? No chyba wszystkie rzeczy wam powiedziałem, co ja uważam, co ja uważam, bo
znając życie zaraz, tak jak niektórzy wiedzą, pozdrawiam kolego, ile kurowałem swoją nogę skręconą, tak zaraz niektórzy będą wiedzieć lepiej wszystko. No i mówię, jak wiesz lepiej, to napisz chociaż pod spodem i podaj normalną definicję i jak to powinno być. To wtedy ktoś, kto poczyta komentarze, będzie wiedział, aha, ten gościu z YouTube'a, ten facet gadał źle, ale pod spodem jest napisane super fajnie i ja będę się do tego stosował. O to, chłopaki, was proszę. Dobra, ja idę spać, złożę tylko wam ten film. Jeżeli jesteście ciekawi, a powinniście być ciekawi tego, jak powinno się rozkładać towar, w internecie nie znajdziecie, jak powinno się ten towar składać. Nie ma takiego człowieka, który wam mógłby to powiedzieć, pokazać. Nie ma. No ale to kiedy indziej będziemy jeszcze o tym gadać. Na razie póki co trzymajcie się. To było takie liźnięcie tematu, ale jednak trzymajcie się. Pa.